Zdrowia, szczególnie dla tych grubych grubasów w samolocie i tych chudych chudzielców, którzy siedzą obok nich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce, jak to mówią, no jest wzrost grubych, ilość grubych ludzi wzrasta. Ludzie jedzą coraz więcej, ruszają się coraz mniej, nie chodzą do... nie ćwiczą, nie chodzą po ulicach. No to jest jeden z dużych problemów w Ameryce, że po prostu ludzie mieszkający na przedmieściach bardzo często te ulice nie mają nawet chodników. Tam gdzie nie ma potrzeby chodzenia, no to nie robią chodników, są samochody. Dzieciaki do szkoły są dowożone autobusem, także też nie potrzeba chodników. Jak jeżdżą rowerem, no to jeżdżą sobie po ulicy. No i ta ilość spalanych kalorii nie jest taka duża. Z domu do samochodu, z samochodu do sklepu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest duży problem, że samochód można mieć potężny, wielki i ciężki, ilekolwiek by się nie ważyło, no ale kiedy idzie się do samolotu i leci się z miejsca A do B, no to niestety te siedzonka są dosyć malutkie. To jest 17 cali, no to tam gdzieś tak 25,4 mm, no to można sobie policzyć, 20 to by było mniej niż pół metra. Czyli to by było powiedzmy 50 centymetrów minus 7,5, no to 43 centymetry. No to nie jest tak dużo, No i ludzie siedzą i te rączki tam mają obok siebie, no ale jak taki grubas przyjdzie, no to niestety w tej klasie turystycznej, w tej najtańszej, to często te bardzo grubi ludzie zajmują jakiś kawałek sąsiadowi. 10-15 lat temu linie próbowały coś takiego jak sprzedawanie czy umożliwienie kupowania drugiego biletu dla super grubych, żeby oni mogli sobie usiąść, no ale to ciągle jest oferowane, no ale mało to kto kupuje, no i w zasadzie jest możliwe, ale nie jest używane. No i tak jak wspominałem, te siedzenia są coraz mniejsze, kibelki są coraz mniejsze, do tych kibelków wchodzi się i staje się w jakichś takich dziwacznych pozach, te umywaleczki to już są jak słoik do ogórków, można powiedzieć. Wszystko jest coraz bardziej miniaturyzowane, ilość tych siedzeń jest wpychana. I wydawałoby się, że te linie lotnicze w ogóle nie wnikają w to, czy są grubasy, czy nie są grubasy. No, tym bardziej, że też kombinują z tym, co można wziąć do kabiny, a co trzeba nadać. To też jest jeden wielki, duży problem, bo za ekstra bagaż trzeba płacić, to ludzie kombinują jak koń pod górę, ciągle są jakieś takie, no szczególnie na tych różnych społecznościowych stronach pokazywane, że ktoś tam zakłada 58 swetrów. Nie wiadomo po co 58 swetrów jadąc gdzieś tam na wakacje, no ale zakładają, żeby nie płacić nadbagażu. No ale człowiek sam miałem sytuację, kiedy w zasadzie grubas, no wstydzi się w sumie tego, że zapycha i przepycha się i przepraszają i tak dalej, ale można tam, niektórzy ludzie, no to dostaną klaustrofobii. Linie lotnicze mówią, że tylko 1% potrzebuje tych przedłużacza do pasów pasażerskich, no bo przepisy są takie, że jak się tam startuje, ląduje, czy w czasie lotu, kiedy tam są jakieś zaburzenia w czasie lotu, no to ludzie są zobowiązani, żeby mieć pasy, no i linie lotnicze mają jednak ekstra te pół metra pasa dla takich grubych ludzi, no ale statystycznie mówią, że to tylko
tylko 1% pasażerów coś takiego używa. No to też jest jednak dużo, no bo to przy tych przelotach to są dziesiątki milionów ludzi, czyli jak samolot ma powiedzmy 300 miejsc, no to trzech grubasów siedzi i ma te trzy przedłużacze pasów, no i z lewej i z prawej strony, no to jest jednak następna szóstka ludzi, która jest wymęczana. I niektórzy ludzie, pasażerowie, to sobie tak kombinują, że jednak mogliby robić szersze siedzenia, jeden rząd czy dwa rzędy dla tych grubasów. No i w sumie to nie jest takie głupie, no tyle tylko, że zaczyna się kwestia, znowu mi się te struny głosowe coś zacierają. Jest kwestia, że jest dyskryminacja. W Ameryce no to jeszcze można to zrobić, no bo to jednak jest, mogą powiedzieć, że też na wagę, tak jak rąbanka, no ale w Kanadzie jednak są przepisy o nielegalnym dyskryminowaniu grubasów. Także dla ludzi, którzy ważą za dużo, nie może być dyskryminacji. No i tak sądy w Kanadzie uznają, że to jest jednak dyskryminacja. Często ludzie, którzy po prostu są w samolocie i samolot jest wypełniony po brzegi, no i oni oferują, żeby oddać swoje miejsce, no to bardzo, bardzo często, szczególnie Southwest. Southwest to ma taką policję, że w zasadzie jeżeli jakiś jest bardzo, bardzo gruby człowiek, to nawet jak nie kupi biletu, tylko dochodzi do tego miejsca, gdzie się daje bilety, no to oni oferują bilet na miejscu, to można kupić drugie miejsce i mieć dwa miejsca i później oddają kasę po wylądowaniu. Dlaczego tak robią? No bo nawet jeżeli ktoś z domu kupuje dwa miejsca na swoje nazwisko, no to te miejsca znikają z systemu. No już ich nie ma w zasadzie możliwości do kupienia, no ale wtedy właśnie Southwest oddaje pieniądze. No i mówią, że statystycznie no to jest mniej nerwów. Nie ma awantur, nie ma szumu i tak dalej. No, także to idzie na koszt powiedzmy linii, no bo ten grubas zajmuje dwa miejsca, no a płaci za jedno. No i to jest ciekawe właśnie, że jak się już usiędzie i idzie jakiś super wielki grubas, no to wszyscy to tylko się modlą, no nawet ci ateiści to się modlą, że ten grubas nie będzie siedział